wieczór Państwu. Ja nazywam się Łukasz Knap i w imieniu Stowarzyszenia Filmowców Polskich chciałbym Państwa serdecznie przywitać na pokazie filmu Dreszcze w ramach przeglądu filmów Wojciecha Marczewskiego. Proszę Państwa, przed Państwem pokaz filmu, który panu Wojciechowi przyniósł najwięcej nagród, bo to były nagrody w Gdyni, jak również nagroda w Berlinie, Srebrny Niedźwiedź, jak dobrze pamiętam. Więc był to na pewno najbardziej nagradzany film pana Wojciecha. I o tym filmie sobie właśnie teraz porozmawiamy z panem Wojciechem, który jest z nami. Zapraszam na scenę. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Panie Wojciechu, ja chciałbym zacząć od faktów, bo miałem problem z ustaleniem dokładnej daty premiery tego filmu. Wiadomo, że to są okolice ogłoszenia stanu wojennego, ale wydaje mi się, że ważne jest, żeby określić, czy to było jeszcze przed ogłoszeniem, czy po ogłoszeniu, bo tutaj pojawiały się sprzeczne informacje, gdy się przygotowywałem do tej rozmowy. Mnie się udało napisać, nie wiem dlaczego. Znaczy, ja wiedziałem zawsze, że na ten temat będę robił film. Jak tylko do szkoły filmowej poszedłem. Ponieważ to dotyczy w znacznym stopniu takiej ważnej części mojej biografii. Coś, co przeżyłem mocno, co mnie bolało, co fascynowało. Jednym słowem wiedziałem, że to jest materiał, do którego powinienem powrócić. Ale jednocześnie wiedziałem, że w czasach komuny akurat zrobić film o takiej szkole janczarów, gdzie młodzież była specjalnie szkolona, żeby to po prostu inny człowiek powstał. A co pewien czas wszystkie rządy, zwłaszcza autorytarne, próbują nowego człowieka ukształtować. To jest znane. Ale to nie jest tylko historia. To, co było jeszcze parę miesięcy temu w Polsce, ja też miałem poczucie, że są usiłowania, żeby młodzież inną zbudować. I taki ten film dotyczył mnie takiego fragmentu. Ja go napisałem, scenariusz, kiedy wydawało mi się, że żadnej szansy nie ma, żeby mógł być zrealizowany. I tak też moi koledzy w zespole w torze, w którym byłem, opowiadali i mówili, słuchaj, nie ma szans. No teraz nie. Podobał się scenariusz, tak, ale odłóż go. Natomiast wybuchła pierwsza Solidarność, pierwsze strajki. No i tu historia mi pomogła. Bo wtedy zgłosiliśmy i minister zatwierdził, to był wiceminister, ja już nie pamiętam, który, ponieważ to prawda, ja żyję już bardzo długo, ale wiceministrów kultury do spraw kinematografii przeżyłem 18. Co pewien czas któryś wylatywał, zwłaszcza w czasach komuny, bo przychodził, żeby zrobić porządek z tymi pieprzonymi filmowcami, ale się trochę zaprzyjaźniał, rozmiękł i trzeba go było wyrzucić i nowy przychodził. No w każdym razie on mi powiedział, że nie podoba mi się pański scenariusz, ale muszę go zatwierdzić. Dlatego, że strajki były już na ulicy. A to było piętro wyżej rozmowa. Tutaj było Urząd do Spraw Kinematografii. I krakowskim przedmieściem szły grupy młodzieży, ale nie tylko młodzieży zresztą. Czyli to był rok, pierwsza Solidarność, 81. Co? Słuchajcie, nie wiem, wy będziecie wiedzieli lepiej, kiedy te... Ja wiem, że to było przed i wiem... No nie, to 80 musiał być. 80, dlatego że od razu zaczęliśmy przygotowywać film, a to była w październiku gdzieś. W styczniu byłem gotowy do realizacji filmu. Wynieśliśmy się do Wrocławia, ponieważ wiedzieliśmy, że tam będzie nam trochę łatwiej ze względu na cenzurę. Że trochę dalej na prowincji w stosunku do Warszawy było lepiej, a poza tym wytwórnia filmowa we Wrocławiu była fantastyczną wytwórnią. Miłą, ciepłą, dobrzy fachowcy i bardzo mili ludzie, tacy oddani. I zaczęliśmy robić ten film w styczniu 81. Montaż kończyliśmy na 2-3 tygodnie przed festiwalem w Gdyni wrześniowym. Dostał nagrodę. Ojej, proszę tego człowieka usunąć stąd. On niestety ma rację. To było w Gdańsku, a nie w Gdyni. Potem festiwal został przesunięty. W każdym bądź razie ten film we wrześniu był pokazany i dostał nagrodę na festiwalu w Gdyni. I tu była jedna ciekawa sprawa, mianowicie Niemcy, producenci tam niemieccy, którzy obejrzeli ten film, przyszli i powiedzieli, że oni chcą tu kupić ten film. Polacy się bardzo ucieszyli, oczywiście tego, i powiedzieli, taka była instytucja Film Polski wtedy, oni powiedzieli, my przygotujemy dobrą kopię, bo ta jest taka w ostatniej chwili robiona i wam przyślemy. Oni powiedzieli, nie, my chcemy tę kopię i natychmiast. Ale to my, nie wiem, góra miesiąc to zajmie. Nie. Jak nie ta kopia i nie teraz, to my się wycofujemy. I nikt nie rozumiał dlaczego. A oni mieli coś nos, bo 13 grudnia już się wydarzyło to i film nie miał żadnej szansy. A on już wtedy, kopia była tego filmu za granicą, już była w Niemczech. I dlatego znalazł się na festiwalu w Berlinie. Oczywiście polska strona natychmiast chciała wycofać go po 13 grudnia, a premiera była... bo co będziecie ośmieszał? W listopadzie, tak, końcówka listopada. Proszę bardzo, mówię to po konsultacjach. W każdym bądź razie był grany do 13 grudnia i było stop. I dalej już w Polsce nie był. Natomiast kopia była tam w Berlinie i festiwal berliński powiedział, my go chcemy do konkursu głównego. I wtedy polska strona powiedziała, że nie, my chcieliśmy wycofać ten film, damy inny. A więc Niemcy zagrali tak, że powiedzieli, że oni ten film wezmą, ale jeżeli Polska sprzeciwia się, to oni nic nie mogą na siłę puszczać tego filmu. Tylko że jest jedna rzecz, dodali, że jest pewien kłopot, który już mają. Powiedzieli tak, napisali. Został wydrukowany katalog na festiwal w Berlinie. I tam jest strona poświęcona dreszczom ze zdjęciami. I wybaczcie, ale nie będziemy wydzierać tej strony. Ta strona zostanie. Co było oczywiste dla wszystkich. Plus puścili dodatkową informację, że dystrybutor niemiecki, który ten film zakupił, oświadczył, że jeżeli film nie będzie na festiwalu w konkursie, to on w kinach wokół festiwalu będzie wyświetlał ten film. A to był już stan wojenny, czołgi i tak dalej, czyli polska strona wiedziała po prostu, że będzie to kompromitacja i że będą... I to oznaczało też, że ja dostałem paszport. Wszyscy myśleli, mówiąc, jak to paszport dostaje, to ubek chyba jakiś. A ja dostałem paszport dlatego, że powiedziałem, że oni nie chcieli, żebym ja zdążył na na premierę tego filmu w Berlinie. Chcieli, żebym przyjechał później, czyli żeby nie było konferencji prasowej. Ja powiedziałem im, że jeżeli nie zdążę na konferencję prasową, to mogą mnie deportować, ale ja nie wyjadę do tego. Natomiast jeżeli się nie pojawię na konferencji, no to będzie to jasny sygnał, że zostałem zaaresztowany, że nie mogę wyjechać i tak dalej. Czyli w związku z czym mogliśmy pojechać na... Do Berlina Zachodniego i to było straszne przeżycie. Z tej takiej ciemnej, ponurej, szaroburej, niedoświetlonej Polski. Pamiętam ten moment, kiedy w pociągu wjeżdżało się do Berlina Zachodniego. My już w tej chwili nie wiemy, Warszawa jest tak piękna. Mi się nie chciało tu do kina wchodzić. Chodziłem wokół i patrzyłem, jak to pięknie jest. Ale kiedyś tak nie było. Tam był świat. Tam marzenia można było lokować, wydawało się. No. Ale chyba za dużo gadam. Ja dziękuję, że opowiedział pan kontekst i odpowiedział już na kilka moich pytań, więc bardzo się cieszę. Panie Wojtku, natomiast mnie interesuje taka rzecz, bo film dotyka rzeczywiście takich bardzo trudnych też pana doświadczeń. Pan jawnie mówi, że film jest autobiograficzny w dużej mierze. I mnie ciekawi ten proces tego, kiedy pan sobie uświadomił, że jest pan gotów, żeby taką historię pokazać światu, żeby pokazać też swoją własną trudną historię. Wie pan, nie wiem w którym momencie, bo to się dojrzewa. To nie jest jeden moment, kiedy sobie uświadamiam, mówię, okej, ja to zrobię. Ja zapisywałem pewne sytuacje z tamtego czasu, nie tylko. Ja należę do tych ludzi, którzy robią notatki. Piórem, nie na komputerze. I notuję wydarzenia, myśli, wspomnienia, uwagi dotyczące, bo przeczytałem jakąś książkę i coś tam mi przyszło do głowy. Zobaczyłem film i kompletny bałagan, ale dla mnie istotny, bo to jest takie jakby informowanie, gdzie coś... Jakie myśli powstały? Nie wydarzenia, bo wydarzenia to pamiętamy zazwyczaj, ale co mi przyszło do głowy? Dlaczego się obawiałem? W tym momencie byłem w dołku, a tutaj mi się wydawało, że pojawiła się jakaś szansa. Także myślę, że to był dosyć długi proces. A zdecydowałem się napisać scenariusz, no, po zmorach. Kiedy w swojej młodzieńczej jeszcze wtedy arogancji pomyślałem, coś potrafię reżyserować, no to może i z tego materiału uda się zrobić film. Czyli po zmorach usiadłem, z tym, że muszę powiedzieć, ja zazwyczaj piszę długo, z przerwami, a ten napisałem stosunkowo w ciągu kilku miesięcy, co jest bardzo szybko. No bo ja sobie myślę, że trzeba mieć dużo odwagi, żeby pokazać właśnie swoje takie trudne, traumatyczne doświadczenia, bo ja myślę, że większość Państwa ten film widziała, jeśli nie, to on dzisiaj robi piorunujące wrażenie, bo... Mam wrażenie, że nie ma znowu aż tak wiele historii o doświadczeniu przemocy, gdy się jest dzieckiem albo nastolatkiem w polskim kinie, a już wtedy, w latach 80., kiedy znamy to powiedzenie, dzieci ryby głosu nie mają, tymczasem pan dał temu dziecku, również sobie, takie prawo do pokazania, że to moje doświadczenie jest ważne, że warto je pokazać. Wydaje mi się, że to nie jest oczywiste bardzo. Ale wie pan, ja myślę, że to się wzięło też z sytuacji od dzieciństwa. Ja przechodziłem przez różne szkoły podstawowe, średnie, wyższe uniwersytety, szkoły filmowe i wszystkie wspominam jak najgorzej. To był ból. Ja po latach złapałem się na tym, że jak do budynku szkoły, do liceum w Łodzi. Poszedłem, żeby tak zobaczyć, jak to po iluś latach wygląda. To wszedłem i poczułem ból w żołądku. Takie spięcie. Dla mnie szkoła była traumą. W związku z czym to było takie miejsce, gdzie nic prywatnego, nic osobistego się nie dawało. I trzeba było słonić to. Jeżeli by ktoś powiedział coś prywatnego, osobistego o sobie, to jakiś głupi chyba. Była jedna nauczycielka, którą wspominam w liceum, polonistka, jeszcze przedwojenna pani z żabotem takim. I pamiętam taką rzecz. Pamiętam, jak ona kazała nam czytać, głośno czytaliśmy wiersze Kochanowskiego. I jak prosiła, żeby to zacząć analizować. I ona w tej głupiej klasie, to było przedmieście Łodzi, nieintelektualne miejsce, jak ja i moi koledzy zaczęliśmy to analizować i to z sensem jakimś. Czyli nagle takie zrozumienie, że poezja to nie jest takie coś z boku, co nie ma znaczenia, że to dotyczy nas. I myślę, że i ta nauczycielka, pamiętam też, jak powiedziała kiedyś do dziewcząt, co dla mnie było zaskoczenie. Powiedziała tak: jeżeli chłopiec powie wam, że was kocha, to wy mu uwierzcie, chociaż być może następnego dnia on już nie będzie was kochał. I sobie myślę, w owym czasie powiedzieć coś takiego do takiej rozbrykanej, ogłupiałej młodzieży było dowodem mądrości dużej. Także ja myślę, że ja chciałem coś swojego powiedzieć w momencie, bo miałem poczucie, że jestem zamknięty, że właśnie nigdy nie miałem szansy na to, żeby wypowiedzieć swoje zdanie. Dzisiaj powiedzielibyśmy, gdyby taki film się pojawił na ekranie, to nazwalibyśmy je kinem może właśnie takim terapeutycznym. Czy nazwałby pan, czy to był film terapeutyczny dla pana również w tym wymiarze? Nie. Nie, ja już byłem uwolniony z tego. Chociaż muszę powiedzieć, że to są uczucia, to są emocje, które trwają przez całe życie. To nie są rzeczy, to nie są emocje, które przeszły, a ja się wyzwoliłem. To nie skłamałbym. Ja myślę, że nadal wiele lęków, obaw, niepewności. Człowiek się uczy w trakcie życia, w mijania lat, żeby się bronić, żeby cię inni nie zatłukli, nie zabili. I to jest słuszne, ale to jest niebezpieczne. Niebezpieczne, ponieważ robimy taki kokon wokół nas i tracimy wrażliwość. Ja kiedyś się przyjaźniłem z takim pisarzem, którego państwo na pewno znacie, Stanisław Dygat. I on był niemalże w moim wieku, powiedzmy młodszy, a ja miałem 24-5 lat, w związku z czym wydawał mi się starcem kompletnym. I on mi powiedział takie zdanie w pewnym momencie, mówi: bo panie Wojtku, wie pan, jak człowiek zaczyna dojrzewać, potem już troszkę bardziej, potem już czuje, że zaczyna, tak już naprawdę dorósł, a potem się robi stary. To wie pan, co jest najważniejsze? Ja mówię, nie wiem. On mówi, żeby być naiwnym. Ja sobie pomyślałem, on zgłupiał kompletnie. Ja do tego 25 roku życia starałem się być właśnie odpowiedzialny, wiedzieć, nie być naiwnym, nie dać się oszukać. A on mi mówi, że naiwny. Zrozumiałem po latach. No tak, bo jak starców w ogóle coś trzeba z nimi zrobić. Wiecie, to jest straszne pokolenie. Psują życie nam. nam wszystkim. Mianowicie mówi, tak, ja wiem. Mówi, bo wiesz, co się wydarzyło? Tak, ja wiem. To jest straszne. Oni przestają, ludzie przestają, zatracają wrażliwość swoją. I dlatego Dygat miał rację, fantastyczne spostrzeżenie, żeby być naiwnym, żeby się zachwycić czymś, żeby powiedzieć, Jezu, jaki on piękny, a ona jaka piękna, a pogoda wspaniała, a deszcz to jest też coś. To jest, ten kraj jest fantastyczny. Żyjemy, nagle się otworzyły nowe perspektywy przed nami. Ucieszmy się. Jest szansa na coś. No i myślę, że jednak pan pokazuje, że wiek nie chroni przed wrażliwością, w sensie, że tę wrażliwość można sobie, w sobie pielęgnować. Wie pan, w swojej arogancji powiedziałbym tak, wierzę, że tak, ale o to trzeba dbać i o to trzeba walczyć. Że łatwo jest po prostu podłupaść i powiedzieć, no nie będę się za bardzo przejmował, to mnie nie za bardzo wzruszy, to mnie też nie do końca zainteresuje, a myślę, że warto. Ale fantastycznie to Andrzej Wajda potrafił. No był, ja go obserwowałem przez no prawie 20 lat. Byliśmy niemalże codziennie się widywaliśmy. Mówię o szkole, którą razem otworzyliśmy i uczyliśmy. Jak młody on był i jak wrażliwy on był, jak otwarty, jak rozmawiał z młodymi ludźmi. Ja myślę sobie, że to jest paradoks chyba pana życia, że pan, który tak nienawidzi szkoły i instytucji szkolnej i tak złego doświadczył właśnie w szkole, że poświęcił pan jednak bardzo dużą część swojego życia właśnie jako pedagog. Wie pan, przez przypadek pewny, bo w stanie wojennym, kiedy ja postanowiłem, że nie będę filmów robił, byłem w takiej komisji tajnej, nazwijmy to, która wydawała zgodę, że ktoś może zrobić film i dawaliśmy tylko młodym ludziom, debiutantom, że oni mają prawo. To jest stan wojenny i wielu przypadkowych no, albo politycznych takich, politycznie zaangażowanych w reżim ludzi robiło nadal filmy i komuna myślała, że okej, to wy nie musicie robić, my mamy swoich ludzi. Okazało się, że nie, to była ich przegrana. Żaden dobry film nie powstał wtedy. Natomiast to, że my się wstrzymaliśmy, powiedzieliśmy, nie robimy filmów z nimi. A oni robili wszystko, żeby było odwrotnie. Jak wybuchł stan wojenny, w tydzień później zostaliśmy wezwani, nie wiem, Kieślowski, Andrzej Wajda, Edek Żebrowski, ja, Bajon i tak dalej. I rozmowa była, panowie, róbcie filmy, są pieniądze, jest zielone światło, róbcie. Hasło było takie, normalizacja. Normalizacja to oznacza, piekarze robią chleb. Ci tramwajarze jeżdżą tramwajami, a filmowcy robią filmy. I to nieważne, czy komedia, czy te. Tu stan wojenny jest, tutaj czołgi na tym, a tu komedia to fantastyczny pomysł, prawda, żeby robić wtedy komedię. No, także i my tego nie chcieliśmy robić, uciekaliśmy. No i tyle. O co tu jeszcze mówić? Tymczasem musimy kończyć, proszę państwa. Więcej Wojciecha Marczewskiego jutro. Jeszcze jeden będzie pokaz. Jutro też będą pana urodziny, takie już oficjalne.